Jan Brzechwa, Sum. Mieszkał w Wiśle Sum Wąsaty, znakomity matematyk. Krzyczał więc na całe skrzele: do mnie, młodzi przyjaciele, w dni powszednie i niedziele, na życzenie mnożę, dzielę, odejmuję i dodaję, i pomyłek nie uznaję. Każdy mógł więc przyjść do Suma i zapytać: jaka suma? A Sum jeden w całej Wiśle odpowiadał na to ściśle. Znała suma cała rzeka, więc raz przybył Lin z daleka i powiada: drogi panie, ja dla pana mam zadanie. Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie, panie Sumie, czy pan zdoła w swym pojęciu odjąć zero od dziesięciu? Sum uśmiechnął się z przekąsem, liczy, liczy coś pod wąsem, wąs sumiasty jak u Suma, a Sum duma, duma, duma. To dopiero mam z tym biedę, może 10, może 1. Upłynęły 2 godziny, Sum z wysiłku jest już siny, myśli sobie: to dopiero odjąć od 10 zero. Żebym miał przynajmniej kredę. Wiem już! 1. Nie 1. 10 chyba. Och, ten Lin, ta wstrętna ryba. A Lin szydzi: panie Sumie, w sumie pan niewiele umie. Sum ze wstydu schnie i chudnie, już mu liczyć coraz trudniej. A tu minął wieczór cały, wszystkie ryby się pospały i nastało znów południe. A Sum chudnie, chudnie, chudnie. I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka. Więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę.